Niedziela, 24 marca. Analiza sytuacji na rynku akcji, na Bitcoinie i może zobaczymy sobie jeszcze miedź i kilka innych rzeczy. Zaczynamy od razu. Klasyczny już układ. Eurostock 50. A poniżej indeks zmienności do tegoż indeksu. I co my tutaj widzimy? Cóż, trend wzrostowy, generalnie HOSSA 2, najlepsze. Tutaj pewne oznaki wyczerpania oczywiście są. Mamy tutaj jakieś zawirowania. No, tutaj mówiłem, ten wzrost, korekta i kolejny wzrost mają pewne cechy, powiedzmy, ruchu mierzonego. To nam sugeruje, no, ryzyko wystąpienia jednak jakiejś korekty. Natomiast indeks zmienności, jak sobie zobaczymy, on tutaj jedynie dochodzi do tych szczytowych wartości. Ostatnimi czasy szczytowych oczywiście. I tak jak poprzednio, jak poprzednio, jak poprzednio, zawraca w dół, sygnalizując brak bezpośredniego zagrożenia największą korektą, a wiadomo, że spadki są gwałtowniejsze niż wzrosty i stąd też spadek indeksu zmienności raczej wskazuje na bezpieczne kontynuowanie trendu wzrostowego. Tak jak to tutaj ma miejsce. Natomiast nie należy zapominać, że przy nawet jednej czy dwóch głębszych sesjach spadkowych ten wskaźnik potrafi od razu te tutaj poziomy przekroczyć. I korekta może się rozpocząć. Natomiast póki co obecna sytuacja jest kontynuowana. Mamy taki status quo, takiej kroczącego wzrostu, może bez fajerwerków, ale i bez jakichś nagłych zwrotów sytuacji i dużej zmienności. To znaczy, jesteśmy w tej chwili w takiej fazie małej zmienności. I właśnie indeks zmienności nam to ładnie pokazuje. Natomiast zobaczmy, może ostatnio nie pokazywałem. To mu się rzadko zdarza. Wskaźnik Total Put Call Ratio. Ale tym razem, no, dla indeksu S&P 500. No i tutaj mi się nie podoba ta sytuacja, że ten wskaźnik Total Put Call Ratio przy okazji tutaj mamy wzrost indeksu S&P 500 jak po sznurku, a ten wskaźnik nam tutaj nie maleje. Tylko to tutaj zaczął spadać. Natomiast ostatnio, mimo tutaj tego wzrostu na S&P 500, a po Powellu, także ten total put call się tutaj podskoczył. A więc on tutaj formuje jakiś trójkąt, nie chce spadać. No i to w zasadzie takie jedno wskazanie co do tego, że rynek opcji w Stanach jednak obawia się jakiejś tutaj korekty, prędzej czy później. No i siłą rzeczy takiej korekty można się spodziewać. Raczej jest mało prawdopodobne, że tak sobie będziemy rośli i rośli non-stop, bez jakiegoś większego zawahania. Zwłaszcza, że jeżeli sobie popatrzymy na ten indeks zmienności, to widać taką cykliczność, tak? No i w tej chwili, no, wypadałoby znowu pójść do góry. Tym samym tutaj gdzieś powinna być niebawem korekta.
Natomiast póki co status quo, wzrostowy status quo jest utrzymywany. I nie ma co się obrażać na taki stan rzeczy. Oby jak najdłużej. Natomiast ze świadomością, że prędzej czy później korekta jakaś zagości. Dobrze. Zobaczmy może w takim razie kolejny mój własny wskaźnik. On jest to raczej dla S&P 500. Wskaźnik ten oprócz S&P 500 obejmuje obligacje i indeks dolara. Oczywiście im wyżej, tym lepiej, im niżej, tym gorzej. Jego konstrukcja zastępuje mi oddzielne łączenie faktów z indeksu S&P 500, z indeksu dolara oraz obligacji. W takim sensie, że zarówno indeks dolara, jak i obligacje często wskazują na przyjazne lub mniej przyjazne środowisko do dobrej koniunktury na S&P, na rynku akcji. Natomiast także tutaj, jak widać, póki co, owszem, jesteśmy względnie wysoko, tutaj też widać taką dużą cykliczność, natomiast to przewalanie się z trendu wzrostowego na spadkowy często trwa rok albo kilka miesięcy. Odbywają też takie, no, tutaj powiedzmy, ostrzejsze sytuacje. Natomiast póki co także ten wskaźnik nie zapowiada mi niczego złego. Nie zapowiada zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy. Po prostu hossa jest kontynuowana. No zatem zarówno indeks zmienności z poprzedniej, tutaj z tego układu dla Eurostoxx 50 potwierdza mi kontynuację obecnej zwyżki, obecnego trendu wzrostowego. Tak i ten wskaźnik dla S&P 500 pokazuje mi długoterminowo, iż hossa póki co nie wydaje się być zagrożona. Oczywiście pewności nigdy nie ma. Wiadomo, mówimy o rynku akcji, a nie czymś pewnym. Dobrze. Natomiast generalnie sobie należy zdawać z tego sprawę, że nie ma powodów do jakiegoś czarnowictwa. Hossa jest kontynuowana i nawet nie ma powodów do tego, by spodziewać się nagłej jakiejś gwałtownej korekty. Natomiast należy mieć świadomość, że jakaś korekta tutaj się po prostu już należy. I ona pewnie nadejdzie. Oczywiście pewnie takiej sytuacji nadejdzie, kiedy nikt się tego nie będzie spodziewał. Ja również. Dobrze. Popatrzmy może w takim razie na siły względne indeksów. Oczywiście S&P 500 do S&P 500 to jest jeden. Natomiast zobaczmy sobie od Nasdaqa 100 do S&P 500. Mówiłem ostatnio, że niepokoi mnie słabnąca siła Nasdaqa do S&P 500, ponieważ Nasdaq nam tutaj ciągnął tą hossę motywem sztucznej inteligencji. Natomiast widać, że ten dołek na sile względnej jest obroniony i zaczyna nam ta siła względna znowu rosnąć. Szału nie ma, natomiast także i pod tym względem status quo jest utrzymany. A więc i tutaj nie widać póki co przesłanek nawet do jakiejś szybkiej korekty. No i niech tak będzie.
Nie mam nic przeciwko. Dobrze, zobaczmy może teraz nasze tuzy. WIG20 względem S&P 500. No, tu ostatnio mówiłem, że pokonanie w dół tego tutaj poziomu 0,45 będzie dla mnie sygnałem słabości i ucieczki od tego rynku, od naszego rynku. Natomiast zobaczmy, faktycznie tutaj no, zostało to wybite w dół 0,44786, a więc niżej 0,45. Widać, że te poziomy są niższe. Natomiast no, nie lubię takich sytuacji, kiedy takie wybicie nie jest dobitne. Widać, że to przekroczenie, wyłamanie się w dół ma raczej charakter szumu niż jakiegoś porządnego wyłamania się, tak? Natomiast sam indeks WIG20 póki co ciągle, no ta ostatnia zwyżka, mimo tego późniejszego spadku w piątek, no uratowała tą sytuację. No i ciągle mimo wszystko dałbym sesiana z jakimś wróżeniem katastrofy na WIG20. Owszem, tu mi nieco podpadł już poważnie, natomiast ciągle to wybicie w dół na sile względnej nie jest aż takie dobitne i widoczne, żebym powiedział, że o WIG20 można zapomnieć. No nie. Indeks jest ciągle w grze i ma się może nie najlepiej, ale też i nie najgorzej. Mogło być gorzej. MWIG40, no tutaj sytuacja lepsza. Widać, że on tutaj podskoczył ten rejon maksimum ostatniego, a więc sytuacja jest ok. Hossa jest kontynuowana. SWIG 80, no tutaj no, pod względem siły względnej jest najsłabszy, choć sam dla siebie też tutaj próbuję coś wydrzeć na tej hoście. Także można powiedzieć, że ciągle jest w grze. Choć oczywiście no, siła względna go tutaj eliminuje. Już wolałbym na przykład, bardziej mnie przekonuje MWIG 40 w tej chwili. Dobrze, a może zobaczmy sobie inne indeksy. Dlaczego by nie? Tutaj mamy DAX-a. No, oczywiście to będzie wyglądać podobnie jak Eurostox 50. O, tutaj Eurostox 50. Eurostox 600, a więc już taki szerszy krąg europejskich spółek. No widać, że one ustępują Stanom ewidentnie. Banki europejskie. No także tutaj szału nie ma. No choć też najgorzej też nie ma. Francuski, no Arcacron oczywiście także żadnych cudów. Brytyjski, no to jest masakra. Choć on sam tutaj, jak Państwo widzą, no próbuje tutaj ostatnio walczyć. Próbuje wyjść z tej matni, w którą popadł praktycznie przez ostatnie 2 lata. Natomiast pod względem siły względnej, jeżeli chodzi o siłę względną do S&P 500, to oczywiście komentarz może być tylko jeden. Masakra. Dobrze, zobaczmy sobie Hang Seng. Masakra. Choć tutaj on próbuje może jakiś wyrwać się z tego trendu spadkowego. Japoński Nikkei, no ostatnio także sobie radzi całkiem nieźle. No, przez ostatnie raz, dwa, trzy, nawet 4 lata on tu już jest na równi z S&P 500 praktycznie. A więc indeks japoński ma się mimo wszystko dobrze, dobrze. MSCI Emerging Markets, masakra. No i zobaczymy jeszcze Tesla 2000.
klasycznie masakra. A więc ciągle widać, że to S&P 500 nadaje ton całej hoście. A jeszcze zawężając temat, to mamy Nasdaq 100 i oczywiście motyw sztucznej inteligencji. Może zobaczmy może w tej chwili Bitcoina, albo jeszcze będąc, zobaczmy, dajmy sobie na Eurostoxx 50, pokażę może sygnał, bieżący sygnał systemu. Oczywiście można było się łatwo domyślić. Long otwarty 16 listopada poprzedniego roku jest tutaj utrzymywany. Aczkolwiek jest to tylko system transakcyjny bazujący na podstawowych, prostych zasadach, ale też o to właśnie tutaj mi chodziło. Historia tutaj nie jest jakaś oszałamiająca. Statystycznie to jest praktycznie nieistotne, natomiast jakieś wskazanie mam i widzę, jakby to działało, nie? No i pod tym względem jest ok, mamy hossę. Brak przesłanek do sprzedaży. No to zobaczmy może w tej chwili Bitcoina. Ups, no chciałem już, a zresztą skoro już sobie najechałem na tą funkcję, no to całą historię Bitcoina. No widzimy, że pierwszy system dał 20 marca, bym wyszedł z tej pozycji z zyskiem 32%. Dajmy drugi system. Także wyjście 22 marca 41% na plusie. Dajmy trzeci system. Tutaj sygnał long jest kontynuowany. 27% obecnie na plusie, obecnie w piątek. Tutaj nie mam weekendów. No i czwarty system. Także 27% na plusie i trwa long. Natomiast oczywiście widać, że tutaj z czterech systemów jedynie dwa dają sygnał long, a dwa są już zamknięte. Oczywiście są to systemy, które ja wykorzystuję, także no widzicie Państwo, że no ja na przykład w tej chwili moja część portfela, która jest przeznaczana na Bitcoin, a praktycznie w połowie na Bitcoin i Ethereum, jest w tej chwili zapełniona w połowie. W ogóle podchodzę do Bitcoina bez jakichś emocji, czysto technicznie, systemowo. Gdyż Bitcoin całe szczęście jest instrumentem stosunkowo młodym, powiedzmy sobie szczerze, dzikim, jak na rynek finansowy. Ale dzięki temu ma silne trendy i właśnie systemy transakcyjne, które bazują na wybiciach z kanału, generalnie na silnych trendach, no, mają jakąś szansę powodzenia i je tutaj stosuję. Ale zobaczmy sobie jeszcze na Bitcoina względem Ethereum. Tutaj mam ten wykres środkowy, jest to jakaś nowa forma znormalizowana Bitcoina i Ethereum względem średniej 500 sesyjnej. Ja zresztą zobaczę. Tak, względem średniej 500 sesyjnej. No widać, że one praktycznie, te instrumenty idą łeb w łeb, aczkolwiek ciągle i Ethereum jest słabszy nieco niż Bitcoin. I to tutaj widać na dole na sile względnej. Ten trend siły względnej jest kontynuowany.
mimo że przez ostatnie praktycznie 2 miesiące on tutaj potrafi podskoczyć, osłabnąć, natomiast generalnie stoi w miejscu. Ale mimo wszystko to Bitcoin dominuje ciągle. Siła względna, wykres siły względnej Ethereum do Bitcoina, póki co nadal tu mamy trend spadkowy. Aczkolwiek, jak już powiedziałem w poprzednich filmach, osobiście mój kawałeczek portfela przeznaczony na kryptowaluty składa się po połowie z Ethereum i Bitcoina właśnie. A właściwie powinienem odwrócić sytuację z Bitcoina i Ethereum po połowie. Aczkolwiek, jak Państwo widzieli wcześniej, ta połowa jest już przepołowiona, ponieważ dwa systemy z czterech dały mi sygnał sprzedaży. Dobrze. A więc widzimy, że oczywiście Bitcoin przechodzi przez jakąś korektę. No, trudno było tego nie oczekiwać. Nie jest to jakieś mega zaskoczenie. Jest to jakieś mega zaskoczenie, no. Widać układ średnich ciągle jest rosnący. No, mamy korektę tak jak tutaj. Tak samo tutaj, tylko że tutaj to powiedzmy na rozwarcie między średnimi było większe, ta dynamika tutaj była większa, to też korekta jest większa. Nic nadzwyczajnego. Aczkolwiek można się zastanawiać, do jakiego poziomu nam Bitcoin podskoczy. O, tu jest Ethereum. Ja mam Bitcoin. Widać, że to nawet wygląda lepiej niż Ethereum, tak? Ta korekta nawet tutaj nawet była ciut większa niż tutaj obecnie jest, ale nawet ten overbalance taki jest ciągle zachowany. Nie ma powodu do paniki. Trend wzrostowy trwa. Hossa na Bitcoinie trwa. I póki co nie widzę powodów, by wieszczyć koniec. Tak samo jak tutaj w tej hossie mieliśmy korekty. Natomiast skończyło się to gdzieś tutaj. Widzimy, że ta hiperbola się tu nakręcała, aż tutaj doszło do wyłamania się z tego hiperbolicznego trendu. Tak samo moim zdaniem wygląda to podobnie tutaj. Też bym widział jakąś taki zalążek hiperboli. I póki co ta korekta nie stanowi jakby o wyłamaniu się z tego hiperbolicznego trendu. A więc hossa na Bitcoinie trwa i korekta na Bitcoinie trwa. Natomiast co do zakresu możliwego ruchu cenowego na Bitcoinie, omówiłem w poprzednim filmie, gdybym liczył na to, że on podskoczy jedynie do 100 tysięcy dolarów, to nie wiem, czy bym się Bitcoinem w ogóle zainteresował. Myślę, że 200, 300, nawet 500 czy milion dolarów nie byłoby żadnym zaskoczeniem. Natomiast nie mówię, że na stałe taka wysoka cena byłaby do utrzymania. Natomiast przy takiej spekulacji nie chodzi nam o to, żeby było coś na stałe, tak. Byleby podskoczyło, dało zarobić. I szukamy szczęścia gdzie indziej. A tak przypomniało mi się, my tutaj żyjemy, ja tutaj nie żyję indeksami akcji, troszkę Bitcoinem. Ciekawe, czy ktoś zaryzykował i sobie kupi powiedzmy kakao. Czy kontrakty z jakąś dźwignią na kakao. No widać, że ten wykres jest wręcz obłędny.
Widać, nie trzeba Bitcoina, by poszaleć. Gdyby tutaj ktoś kupił, tutaj sprzedał i daj wydał se siana, bo tutaj są jakieś poprzednie szczyty. No to w tej chwili, no nie wiem. Pewnie by żałował. Natomiast tam są jakieś sprawy związane z tymi uprawami kakao. Jakieś prądy El Niño, nie, są sprzyjające, także jakiś kłopot tam jest z tymi uprawami, trzeba je przenosić wyżej, są tam jakieś drobnoustroje, czy jakieś robaki, które niszczą te plantacje. Teraz trzeba by się wgryźć w temat, a ja podejrzewam, że z tego wgryzienia w temat niewiele byśmy wynieśli. Pewnie mało kto spodziewał się aż takiego tutaj szału na kakao. Właściwie to nie pokazuje dlatego, że wskazuje na jakiś żal z tego powodu, że tutaj nie zainwestowałem, czy nie poleciłem, może nie wskazałem na taką możliwość. Nie, nie. Powiem, że ten kakao mnie tyle interesuje, co Shiba, czy coś takiego, jakiś Dogecoin, czy coś nowego, co mnie w ogóle nie interesują. To, co mnie tutaj niepokoi, to fakt, że no, przyznam, że lubię słodycze. Natomiast jak widzę ten wykres, no, to powiem szczerze, że no nie widać w tej chwili w sklepach, żeby jakoś czekolady podrożały. Choć no może, lekko może podrożały, natomiast no nie widać tu aż takiego impetu. Natomiast jeżeli ta cena się utrzyma tak wysoko, albo jeszcze będzie dalej rosła, no to niestety śpieszmy się jeść czekoladę, pić kakao, bo one tak szybko drożeją. No i właściwie tylko po to pokazuje. A taka dygresja. I zobaczmy, może ostatnio mówiłem o KGHM-ie, tak? Bo tutaj nam miedź ładnie tutaj zaczęła rosnąć. Tutaj faktycznie doszło do tego wybicia. Pokazywałem nam taki systemik. Jak sobie stworzyłem taki wybicia cen na miedzi. On tutaj mi pokazywał ostatnio właśnie sygnał kupna. Od dłuższego czasu nie było sygnału kupna, a właśnie ostatnio powstał. Kilka dni przed tamtym tygodniem, względnie niedawno. I zobaczmy, co się dzieje tutaj na samej miedzi. No widać, że po pokonaniu tego szczytu ten ruch, no mniej więcej symetryczny. Ruchy lubią być takie symetryczne. Odtąd, dotąd, odtąd, dotąd. No i korekta. No i sytuacja wygląda całkiem ciekawie. To, że jest korekta, oczywiście o niczym złym nie świadczy. Ciągle jest szansa, że w miedzi, jak to powiedziałem, jak to ująłem w poprzednim filmie, w miedzi potencjał siedzi. A zobaczmy sobie na nasz KGHM. No, on tutaj się zachowuje słabiej niż sama miedź. Na tego tutaj szczytu nie pokonał, natomiast tutaj widać także wybił się do góry, skorygował i w tej chwili jest tak pomiędzy. Natomiast póki co sytuacja jest, no, rozwija się, zaczyna rozwijać się w pozytywnym kierunku. Oczywiście wolałbym, żeby w przyszłym tygodniu czy miesiącu, żeby nie doszło jednak do zawrócenia w dół, no wtedy oczywiście szanse na to wybić się będą maleć. Wolałbym, żeby ten szczyt został, najlepiej poziom 130 zł na KGHM-ie, gdyby został pokonany. Mamy odtąd, dotąd, no powiedzmy 130, trzymaj za to kciuki. A dlaczego? Czym jest kciuki? No dlatego, że
cząstkę pod ramami. Oczywiście ostatnio także w KGHM. No w kontraktach na KGHM. Nie wiem, czy jest to taka sama mała cząstka jak na kryptowaluty. Natomiast byłoby miło, gdyby ten dodatek zaowocował pozytywnie, a nie jakimś kuksańcem negatywnym. Dobrze. No to w zasadzie tyle w tym wideo. Widzimy, że HOSTA 2. Bitcoin, na rynku akcji HOSTA 2. W zasadzie na Bitcoinie także. Na Bitcoinie mamy korektę. Tutaj właściwie na rynku akcji nie ma większej korekty. Jest takie jakieś tylko chwilowe zamieszanie. Tutaj właśnie na rynku akcji brakuje korekty. O tym należy pamiętać. No i mieć póki co. Rozwija się prostowo. Sytuacja napawa pełnym optymizmem. Co do dalszego rozwoju sytuacji na miedzi, jest szansa, że utworzy nam się tutaj ładny trend wzrostowy na KGHM-ie. Choć póki co jest to tylko takie pierwsze jaskółki, a pierwsze jaskółki wiosnę nie czynią. Należy o tym też pamiętać. Natomiast no, od czegoś trzeba zacząć. Jakaś szansa tu jest. No i to w zasadzie tyle w tym wideo. Życzę udanego dnia. Jeszcze jest inno. Jak to nagrywam. Pogoda całkiem ładna, choć ostatnio rano zaczął deszcz. Śnieg padać nawet. A w tej chwili już o tym śnieżku nie ma śladu. Wyszło słoneczko, jest ładnie. Mamy wiosnę. No i tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. Jeden negatyw. Słodycze i czekolada mogą podrożeć. No to jest taki jeden negatyw dzisiejszy, na który też można sobie zwrócić uwagę, obserwując rynki finansowe. No i dobrze. To tyle w tym wideo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne.